Cześć! W ciągu roku na HDTV Polska testujemy dla Was mnóstwo różnych projektorów. Natomiast to, co dzisiaj zobaczycie, to będzie projektor, którego jeszcze w naszej redakcji nie było. Świadczy o tym chociażby nagroda innowacyjności, którą dostał ten projektor na ostatnich targach CES w Las Vegas. Za mną znajduje się sala kinowa. Ja już, jak widzicie, jestem wyposażony w odpowiednie gadżety kinomaniaka, czyli popcorn i kole, więc zapraszam Was do środka, a tam przedstawię Wam, dlaczego ten produkt jest taki fajny i o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, tu jest fajne lusterko. To taka toaletka trochę. Właśnie, bo to jest to urządzenie, o którym mówiłem. Generalnie to taki, słuchajcie, ja mam taką dymiarkę dyskotekową, która tak wygląda, ale może to być też kubełek na jakieś różne rzeczy. Z tyłu to jest taki trochę kabel jak w odkurzaczu, który się zwija. A to są, słuchajcie, projektory. To są projektory, myślę, że takich projektorów jeszcze nie widzieliście. Teraz już wiecie, dlaczego dostały nagrodę CES-a za innowacyjny wygląd. No właśnie, to są projektory firmy LG z laserowym źródłem światła, czyli 20 tysięcy godzin żywotności. Słuchajcie, jakbyśmy 8 godzin oglądali dziennie, to na 7 lat nam taki projektor starcza, więc ogromna przewaga nad zwykłą lampą. No i co? Projektor, słuchajcie, przede wszystkim z nietuzinkowym wyglądem. Projektor DLP. Tutaj, słuchajcie, to lustro, w którym się przeglądałem, ono nam zakrywa soczewkę i właśnie, dlaczego to jest taki wygląd śmieszny? Dlatego, że on może stać w różnej pozycji, ten projektor. Dzięki temu, że jest to zwierciadło, no to ten obraz z tej soczewki odbija się od tego zwierciadła i w tym momencie jest wyświetlany na wprost, więc na przykład może ten projektor stać. Ale może on też oczywiście być w takiej pozycji, mamy tu rączkę, jak reflektor, mówiłem, dyskotekowy, możemy go nosić, przenosić albo go po prostu tak postawić i wyświetlać obraz należąco, więc duża ilość instalacji. Kolejna rzecz to wyobraźcie sobie, że LG przeszczepiło system z telewizorów webOS do tego projektora. A co za tym idzie? Możemy na przykład Netflixa czy YouTube'a oglądać bezpośrednio z projektora, czy na przykład jakieś filmy z USB, albo zdjęcia, czy odtwarzacz MP3, albo muzykę w formacie FLAC. No, niesamowita konstrukcja. Zaraz dokładnie Wam przybliżę, na czym to wszystko polega i co ten projektor potrafi, więc zapraszam dalej. Oczywiście pierwsze, co podłączyłem, to konsolę, w tym przypadku Xbox One X. Projektor jest Ultra HD 4K, więc no idealnie, aby odpalić na nim coś, co wykorzysta jego pełny potencjał. Projektor od razu wykrył Xboxa z pełnymi ustawieniami Ultra HD, czyli obsługę rozdzielczości 4K i HDR. Ponad 120 cali wraz z najnowszą Forzą Horizon 4 w natywnym 4K no, wyglądało obłędnie. Dodatkowo odpaliłem jeszcze ostatni hit, czyli Ace Combat 7, no i tutaj latanie myśliwcami na takim calażu też robi mega grube wrażenie. Zmierzony input lag w trybie Ultra HD 4K HDR wyniósł w trybie gra 46 milisekund, co nie jest może wartością dla maniaków e-sportowych rozgrywek, ale powiem Wam, że dla normalnego, casualowego gracza będzie to całkowicie wystarczające. Kolejne źródła Ultra HD do sprawdzenia to dekoder NC+, kanał Plus Ultra HD oraz odtwarzacz Ultra HD Blu-ray z Xboxa i kilka filmów 4K HDR od dystrybutora Galapagos. W przypadku Kanal Plus nie było żadnych zgrzytów z wyświetlaniem pełnego 4K z HDR, m.in. ze względu na to, że projektor posiada port HDMI 2.0 z pełną przepustowością 18 gigabitów, a ten port w innych projektorach bywa czasem ograniczony i każdego źródła 4K HDR nie obejrzymy w pełnej jakości. Co ciekawe, podczas oglądania filmów czy sportu możemy skorzystać z upłynniacza obrazu o nazwie TrueMotion znanego z telewizorów LG, gdyż projektor działa w 120 Hz. Jest to rewelacja zarówno do usuwania tzw. jadera z filmów oraz oglądania ostrego obrazu przy szybkim ruchu. Jak już wspomniałem na początku testu, do projektora został niejako przeszczepiony system multimedialny z telewizorów LG, czyli webOS. To dość spektakularna informacja, zważywszy, że projektory takich funkcji nie mają i jest to ogromny plus, jak nie największy testowanego sprzętu. Robi to z niego multimedialny kombajn posiadający ogromną ilość dodatków. Konfiguracja jest bardzo prosta, a posiadacze telewizorów LG to już w ogóle poczują się jak w domu.
Projektor warto od razu połączyć z domową siecią, aby skorzystać ze wszystkich możliwości webOS. A te są ogromne. Otworem stoją serwisy wideo Netflix w 4K HDR, YouTube Player czy Ipla. Dodatkowo możemy oglądać materiały z USB jak filmy z napisami, przeglądać zdjęcia czy słuchać muzyki z formatów MP3 czy FLAC. Projektor posiada też wbudowane głośniki stereo, ale jeżeli to będzie za mało, to można podłączyć zewnętrzny sprzęt np. przez Bluetootha. Całością sterujemy pilotem, tak zwanym Magic Remote, z wbudowanym żyroskopem, który umożliwia sterowanie bardzo wygodnym wskaźnikiem lub możemy nawet podłączyć klawiaturę i myszkę. WebOS posiada bardzo dobrze działającą przeglądarkę internetową, która na serio może zastąpić tą znaną z peceta. Polecam tutaj produkty Logitecha przeznaczone dla urządzeń smart, a ich testy znajdziecie na naszym portalu. WebOS to także doskonale znane bogate ustawienia projektora, czyli m.in. predefiniowane tryby obrazu, w tym najlepszy fabryczny kino dla maniaków tego, co widział reżyser w studio filmowym, ustawienia płynności obrazu True Motion dla materiału 24p oraz wyższych klakarzy, jak również bardzo ważna konfiguracja portu HDMI 2.0, czyli HDMI Ultra HD Deep Color, o której włączeniu należy pamiętać przy pierwszym podłączeniu do projektora źródła Ultra HD 4K HDR. Inaczej nie zobaczymy na nim poprawnie wyświetlonego sygnału UHD przez port HDMI. Czas na podsumowanie. Słuchajcie, projektory, jak widzicie, są nietuzinkowe. Nietuzinkowy wygląd, który jest, jak już zauważyliście, związany z tym, że możemy go zainstalować w każdej pozycji, czy na stojąco, czy na leżąco, więc bardzo duża praktyka w instalacji. Pełna kompatybilność z Ultra HD. To są projektory DLP, czyli mamy super ostrą i wyraźną rozdzielczość 4K, do tego kompatybilność z technologią HDR oraz szeroką paletą barw. Mamy tutaj też port HDMI 2.0, ale z pełną przepustowością 18 gigabitów, co jest bardzo ważne, jeżeli chcemy korzystać właśnie z źródeł Ultra HD. No i ten system WebOS, który został przeszczepiony właściwie 1:1 z telewizorów, a to nam daje na przykład wbudowanego Netflixa, YouTube'a, możemy przeglądać zdjęcia, oglądać słuchać muzyki w MP3, na przykład pliki FLAC, albo na przykład mamy przeglądarkę internetową, więc WebOS, rewelacja. No i słuchajcie, no myślę, że jak z takim projektorem wyskoczycie u znajomych, tak, albo pokażecie sąsiadowi, to naprawdę będzie zdziwiony. Cena około 10 tysięcy złotych. Powiem wam, że w tej cenie no naprawdę bardzo dużo różnych dodatków względem konkurencji. Minus właściwie jeden, ale taki no dla niektórych może być poważniejszy, czyli czerń i kontrast. No w tej cenie nie udało się uzyskać wyjątkowo wysokich poziomów i to może być jakiś minus tego projektora, ale tak jak mówię, wszystkiego mieć nie można. Patrząc na wszystkie plusy, jest ich naprawdę dużo. Myślę, że warto takim urządzeniem nietypowym się zainteresować, bo cena wcale nie jest wysoka względem tego, co dostajemy i względem konkurencji. Więc polecam z czystym sumieniem.